Witam serdecznie z tej strony Nina, a to kolejny odcinek z gry The Long Dark. Czemu jest inny obraz? Że co, że zachód słońca? Czy o co chodzi? Czemu jest inny kolor? Kontynuujemy. Oj. To jesteśmy nadal w kościele, zrobiłam ognisko, nakarmiłam go. Ugotowałam wodę, połamałam tutaj siekierką deski. Siekierka już ma ponad, znaczy ponad, nie ma ponad 50%, ma chyba około 40 paru i to jest smutne. I będziemy szli spać. Nie wiem, czy jeszcze mu jeść nie dać, bo on jest taki marudeł, że jeju. Masz czekoladę jakąś taką, którąś z tych gorszejszych. Dobra, to śpimy do... no do rana. Do południa właściwie. No okej, ognisko wygasło, my jesteśmy odwodnieni. Cały czas źle, nie? No dobra, to pa ognisko. Trochę to rzeczy zostawiłam, to jeszcze jedna deska chyba jest do połamania, ale że odpuściłam jej. Nie wiem, czy w ogóle brać ze sobą, trzymać w ręce te kamienie, bo to jest żenujące, bo tego się nie da użyć. Ja nie umiem trafić w wilka tak, żeby on nie zaatakował. Ale kontynuujemy nasz plan z ostatniego odcinka. Czyli idziemy... idziemy ścieżką tam, ale zastanawia mnie ten wilk, co go... ale jasno jest strasznie. Wilk został ranny przez nas. No zobaczymy, gdzie on pobiegł. Może akurat tutaj. Czemu ty się tak skradasz? Myślałam, że za nam Ewa nie wygląda ten kościółek, nie? Nie podziwiam widoki. Dobrze idę? Tak. Jezus. Coś się z sobą usłyszałam, ale prawdopodobnie to jest mój bagaż. Mój bagaż mnie goni. Dobra, pytanie jest teraz takie. Czy tutaj jakbym poszła, albo po tym wlazła tam, to chyba nie ma sensu, nie? To jest chyba... jakby tak po prostu, żeby... może z ciekawości to jest, żeby tam móc wleźć i... albo ominąć coś, nie? Albo kogoś. No ale ja będę się poruszać trasami wytyczonymi. Tu są kamyczki, to ja już wiem, co się będzie działo. Świetnie! Jeszcze jakbyś, kurczę, podniósł. Brawo, Sherlocku. I tak nie trafimy, więc po co się tak wysilać? A, tu jest ta... no, mówiłam, że usłyszę wilka. Miała być zaraz akcja. Wilk. Czy ja dobrze idę? No tak, dobrze idę, ale teoretycznie prawdopodobnie... teoretycznie prawdopodobnie jestem po prostu... no... miodek by mnie normalnie zabił. Zatłukłby mnie słownikiem. Uuu, a tu jest komplikacja. Tu jest, ty nie skaczesz. Aha, dobra. Rozumiem. Musimy iść przez góry. Chyba, że tutaj... ominąć to jakoś możemy. Czy możemy tam się dostać w taki sposób, głupi? Czy po prostu tędy? Po co ja mam się tak wysilać, jak ja mogę tu chyba wejść pod górkę, nie? O, kombinowałabym. Ale z drugiej... czy tam jest jaskinia? Pełna niedźwiedzi lub wilków? Czy to jest gawra? Czy po prostu jakaś jaskinia z czymś? Kurde, nie wierzę. Naprawdę? Ja tu wchodzę? I tu nie będzie lokatora? Aha, tu jest po prostu skrytka na człowieka. Dobra, tu nic nie ma ciekawego. Ale tam coś jakby błysło, ale to chyba przezierała tekstura. Ale niebieski kolor, dziwny. No dobra, to teraz jak się tam dostać? Moment. No tutaj wchodzę. To nie wiem, czy jest sposób, żeby się tam jakoś dostać inaczej. Najwyżej... sobie coś skręcimy, prawda? No to super. Czy jak ten, co się zsunę, to się zabije od razu? Czy tylko się połamie? A, tu jestem nad tym... nad tym wyrębem, ale ja muszę tu jakoś obejść. Prawdopodobnie idę znowu... tędy w ogóle nie było drogi prawdopodobnie. No ale trudno.
No wiesz co? No faktycznie to była wysoka wysokość. To była duża wysokość, przepraszam cię. No i co teraz zrobimy z tobą? Ejku, no. Nie chciałam cię skręcić, wybacz. Nie mam nic, żeby ci pomóc. Wydawało mi się, że to jest nie tak wysoko, naprawdę. Żebym cię tak nie rzuciła. No będziesz kuśtykał do babci. Bo podejrzewam, że trzeba po prostu się wrócić. Bo tędy się nie da, bo nie da się chyba tędy obejść. Tam jest zagrodzone przejście. On nie skacze. Nie wiem, gdzie jest wilk, którego ubiłam. A chciałabym wiedzieć, bo jedzenie mi się kończy. O, a jakby przejść dołem i pójść. Właśnie, jakby przejść dołem. I tędy tu. Zaraz zobaczymy, czy możemy coś tu ugrać w taki sposób. Dziwny. No wiem, że boli, przepraszam. Nie narzekaj, mężczyzna musi boleć czasem. No kostka, wiem. Co to za muzyczka jest? Bo tam pewnie jest skarb za wodospadem. To nie gotik, prawda? No to nie będzie jak przejść, więc nie kombi. Właśnie, ja się mogę wkrochmalić przecież do wody. Ja jestem głupia. Wracaj tam, nie chodzimy. No widzisz. Sam do tego doszedłeś. I już dawno by ci ten kamień przymarzł do palców, podejrzewam. Chociaż chyba nie jest zimno, bo nie płaczesz. Czy ja znowu słyszę wilka? Kurde, teraz zagłuszę wodospad, więc. Teraz co robimy? Bo dobrze byłoby odpocząć, żeby ta noga się zagoiła, bo inaczej się nie zagoi i nie dojdę tam. Po prostu sfejlowałam, spadając, ale naprawdę byłam przekonana, że tam jest nie tak wysoko. A to co to jest? Jakiś kołobrotek. Możemy tu. O, patrz. To stąd jak już spadniesz, to się już zabierz na amen, więc. Przepraszam. Tam kołują. I taki. Jest. No dobrze, że ci nie każe biec. Każe ci iść powolutku. Nie narzekaj, ja się staram. Ty też się trochę postaraj, zaciśnij zęby. Bądź mężczyzną. Czemu tu jest dym? A nie, bo to jest ten. Aha, bo to jest przecież ten. Ja odbiłam kółko i jesteśmy u babci, tak? Tak. No to super. Musiałam, że tak szybko tu dojdę. Ja muszę się znowu przespać przy pani i zepsułam. Ale w sumie nawet lepiej, bo może ja się po prostu dowiem czegoś od niej, co się po drodze gdzieś pojawi, zanim pójdę. Nie, to chciałam, przepraszam. Chciałam schować. Aha, to ha. Zawsze ha. Dobra. Szprechaj. I found Lily, daughter. She has her pearls now. They were the last gift I gave her on her 16th birthday. She wanted to leave Milton, to be free. She had grown up here in the mountains, a climber. She wanted to leave to summit all the tallest peaks on Great Bear. I was afraid to let her go. Fought bitterly. And she left. She died out there in the mountains, in the wilderness. Losing a child is. It's like losing your own life. You have a kind heart, Mackenzie. But it's a heavy one. Go. Find your friend. Use Lily's climbing gear and her map, and maybe then her death won't feel so empty. Thank you. I'll come back for you. You've done a lot for me, Mackenzie. I won't forget about you.
No nie mów się, że babcia zdedzi mi tutaj teraz. O! Buty górskie! Co, co? Ostatnią prośbę. No wiem, mam tam sprawdzić, ale ja chcę to zrobić. Że tędy tu się da dostać. Tędy, o. Spróbujemy to tą drogą, ale... Buty górskie zabierz. Czyli zostawiła ci trochę rzeczy. Jedzenie bym wolała, szczerze mówiąc. Nie chcę, bo wychodzi na niewdzięczną, ale... No dobra. To co, zmieniamy buty. I może teraz nie skręcisz nogi. Możemy sobie je naprawić w sumie jeszcze. Gdzieś tu była wysuszona skóra, tak. Bo sobie znajdę. Tu. Nie, to jest... A już suszona z wilka, tak? Ale to na razie zostaw. Czy ona się jakoś będzie niszczyć, jak ona jest wysuszona już? Czy coś tam? Dobra. Potrzebuję skóry. Nie wiem, czy dwóch, czy jedną, ale zabieram wszystko. I spróbujemy sobie naprawić te buty trochę. Żeby one były idealne. Są idealne, prawda? Teraz sobie je założymy. A to nie tak. To przez ten. Pokaż. 3, 7, 3, 7. No, to są już porządne buty. Okej, okay, super. Mamy trochę od niej stafu. Na razie to wszystko zostaje jeszcze, bo muszę obejść. Ale teraz pójdziemy sobie... Wiem, zrobimy sobie herbatkę. Świeżą czekoladę. Tak? Super. Cieszę się. No właśnie, 38% ma tylko ta siekierka, kurczę. Ci przydało ją ostrzyć, a nie mam osełki. Muszę osełkę znaleźć jak najszybciej. Wiem, boli! Już idziemy, pijemy herbatę, idziemy spać. Na godzinę. Ale tylko na godzinę, facet. Naprawdę, musimy zagęszczać ruchy. No, 3 minuty. Powinien się wyleczyć w godzinę, mam nadzieję. Czemu nie dostaliśmy od ciebie pić, jeść? Mogę zjeść ten garnek. Jak wstaniesz, znowu będziesz wołał jedzenie, nie? Ja słabiu jestem facetem. No dobra, już idziemy się kłaść, spokojnie. To tylko kostka, znaczy ja wiem. Wiem, ja miałam obie skręcone, wiem jak to boli. W zerwaniu torebki stawowej i te sprawy. Jeszcze jesteś! Ajku, no. To ja nie wiem, ja bym musiała go położyć na dłużej spać. No nie za bardzo, on będzie mi stękał. Jeszcze? Za 2 godziny będzie noc znowu, no kurczę, facet. Nie ma, wychodzimy, idziemy tam. Nie obchodzi mnie, że cię boli. I tak nie uciekniemy przed wilkiem, więc będziesz kuśtykał. Nie ma. Nie ma, po prostu nie ma. Nie ma czasu na pierdoły. O, super. Jeszcze jest widno, ale piździ. Świetnie wieje, naprawdę podoba mi się. Dobra, czyli jaki byłby plan? Pójść tą o tutaj ścieżką w lewo i cały czas między górami tutaj do końca. Zobaczymy, może z drugiej strony się da dojść. Czyli tędy, tak? To jest ta ścieżka tutaj, ale wieje, Jezu. A tu... No nie, on będzie mi jojczał. Ale wieje. Będzie hipotermia zaraz jak bytnie. O, kutwa! No, o, siekierka, dobra, rozwiązała się problem siekierki, spoko. Facet obok leży z mnie martwy, a ja nie, spoko. Skarby mam, święto, żebym nie zapaliła tej flary, bo się popłaczę. Ale teraz, jak słyszę tego wilka, to... Dobra, przeszukaj te zwłoki. Nic. Po prostu absosmertnie nic. Jestem... A czemu ja tego wcześniej nie ominąwszy? Ja nie wiem, czym ja to ominąłam. No i wziął i umarł, no. Nie czujesz się dobrze? No co ty opowiadasz? Po prostu cię noga boli, no jejku, no. Życie. A czemu by nie było? Tu nie mam, myślałam, że to będzie jakieś wyjście. No to teraz tędy, nie? No i dobrze, ciekawe czy się tam uda. Dasz radę. Dasz radę, nie jęcz. Tu jest, będzie spokojnie i nie będzie wiało między tymi. Nie wiem, to jest raczej głupi pomysł był wybrać się bez sprawnych kończyn góry. Ale ja jestem hardkorem. Trochę pojęczy, postęka. Przynajmniej jest kolorowo. Czy on się będzie musiał to wspinać? To wtedy ja już jestem u dół. U dół jestem. No to niestety. Będziemy musieli się wrócić, wyspać się, odzyskać siły i dopiero się wspinać, prawda? Czyli plan poszedł się czesać. Czy to jest wspinaczka tu, facet? Co mi powiesz?
Nic mi nie powiesz. Władujesz się w niewidzialną ścianę. Jak to miło z twojej strony. Dobra. Tędy? To wygląda, jakby się dało to wspinać, nie? Powiedz, że się możesz... Nie! Dobra, odłóż to. Odłóż, to jest ostatnia nasza flara. Dobra, ha, było. No to wyglądało, jakby się mógł to wspinać, nie? Czy nie? Nie. Dobra, tędy się dostać nie da ta. Nie. To moment, pomyślmy. Skoro tędy mi się nie udało dojść, to gdzieś jest tutaj gdzieś było zablokowane zupełnie, to ja nie mam pomysłu, jak się dostać tutaj. To jeszcze sobie tu powędrujemy. Spokojnie, bo zaraz będzie złamane te nogi. Gdyby tak tędy obejść? Ale co nam to da? Ja po prostu zrobię kółko. A ja się zastanawiam, czy mnie... Nie, bo to jest główna misja. Chcę poboczną zrobić, ale no nie zrobię jej w ten sposób. Dobra, wracamy do mateczki. No i tego się trzymaj. Nie no, muszę tam to zadanie zrobić, bo się popłaczę. Chociaż ja tego gościa nie widziałam, to nie mam pojęcia. Chyba, że on się niedawno to pojawił. Ja wiem, to się wszystko pojawia niedawno. Oj. Dobra, coś słyszałam. I wolałabym być w środku. No co ty nie powiesz, gdyby tutaj go przespać? Co? W końcu... To też jest chyba ciepło. Nie musiałabym w taki hektar iść. Aha, w łóżeczku się możesz położyć. Kurde, tu nie ma gdzie spać. Kurde. Ej, pomyliły mi się domy. Myślałam, że tutaj jest ten... na górze, że na górze jest spanie. Jak oni tu żyli? Jedno łóżeczko dziecięce i to jest wszystko? Bez przesady, kurczę. Zawsze jest, musi być ścinka. Zawsze, po prostu zawsze. No już idę, Boże, bo zostanie zakaż... Gdzie ich słyszę? Nad czym one latają? Ja to muszę zlokalizować. Co musisz opatrzyć? Czy to nie jest do opatrzenia, to jest do wyleżenia, więc idziemy do mateczki spać. No przykro mi, ale schrzaniłam go opuszczając zbyt mocno i... I ta noga musi być wyleczona, bo inaczej nic z tym nie zrobimy. Tylko teraz tak. Czy my mamy jeszcze coś, co możemy zjeść na ciepło? Ewentualnie zobaczmy, co my mamy do jedzenia. To też powinno sortować, nie? Po jedzeniu. Na przykład mamy puszkę. Rozkwin. Dawaj, to zjemy. No już, Boże, nie stękaj mi tu, bo mnie stresujesz. Przygotuj posiłek. Ja bym chciała zrobić sobie na ciepło rozkwinie. Od razu dwie puszki. Umrzesz na normalnie cukrzycę. Że to jest taka słodycz, że to jest masakra. Dostaniesz hiperglikemii, zobaczysz. Nie mogę z panią pogadać. A może pani by mi jednak tę broń dała? Co? Chociaż jak nie ma nabojów, to ja, nie wiem, kolbą zatłukę tego wilka. Albo chociaż może zobaczy, są na tym inteligentne, że chyba jak zobaczą wycelowaną spluwę, nie, to może zczają, że jednak nie tędy droga. Jedz. No. I teraz podziękuj mi za papu. No się nie doczekam. I idziemy spać. No trudno, będziesz spać do rana, bo musisz wyleczyć tę nogę, no kurczę. Ale moment, chwila. Jeszcze sprawdźmy, czy faktycznie... To się samo jakby wyleczy? No upadek skręcony. No przeciwbólowy lub jakieś tam ziół. To. Nie wiem, co to jest. Czemu na przykład nie mam podświetlone, że opis tego czegoś. Dobra. W takim razie, no co? No śpimy te 12 godzin i to się wyleczy, no. Co ja zrobię? No jak zwykle. Pić. Jeść siku. No standard. No zapraszam tutaj. Noga cała. Super. Ja bym chciała, żebyś jeszcze może sobie wodę przygotował, co? Z 2 litry. Jeszcze musimy poczekać, bo jest jeszcze za ciemno, żeby gdzieś wychodzić. Czyli co, on faktycznie od kościoła iść? Ewentualnie dostać się... O! Chyba, że tędy gdzieś tu. I wtedy omijam jakby to zawalisko gdzieś tutaj. Albo może faktycznie mogłam próbować wchodzić po tych drzewach jakoś. Kurczę, to się znowu będę musiała tu wrócić.
Bardziej po prostu tutaj przejdę i spróbuję tutaj na początek. Bo wydaje mi się, że te ciemniejsze obszary to są po prostu takie góry, że no... Bo to są wzgórza. To są już góry, których nie można jakby no, przejść tak po prostu. A tutaj właśnie to pokazuje, że to są góry i... No to dalej się nie da. No ciekawe, czy ten gostek tam zdedził, czy dalej tam śpi. 50 minut! To wiesz co? To pójdziemy się jeszcze zrzemnąć godzinkę, nie? Oj, tam jest. Ciągle tylko jeść i normalnie nie wiem. Facet, dobra, dam ci coś do jedzenia, bo ty będziesz mi jęczał. Dobra, więc jest sobie to sam. Czemu sardynki tylko 300 kalorii mają? Czy to jest bardzo kaloryczne? Czy to jest sam olej? Prawie. Śpi jeszcze godzinę. Będzie świt, zaraz się zagotuje. No. No widzisz, już jest świt. Dawaj. Teraz mi na schodach skręci kostkę, to się popłacze. I? Jak tam? Jeszcze się nie zagotowało, bo... To jeszcze raz spać. To 2 godziny muszą być w tym gangu. 2 litry, 2 godziny snu. Spoko. Okej. Okay. Teraz już na pewno musi być gotowe. Ewentualnie nie będziesz nic. Jak tam? Okej, okay, zagotowana. Zabierz. I garnek zabierz, bo my chyba nie mamy garnka. Wieje. To co przy pani? Ja pójdę. Tak jak pani sobie życzy. Znaczy pani sobie nic nie życzy, bo ja mam iść. Ona sobie życzy, żebym poszła. Ja jeszcze nie pójdę. Bo chcę no, to zadanie zrobić, ale mówię, kurczę, jak się tam dostać? Pójdziemy tu i zrobimy tędy. Taki jest plan. No i chyba coś do jedzenia jeszcze zanim pójdziemy, nie? Jak zrobić szybkie jedzenie? Czekolada, o, fajne to. Sardynki w puszce, żebyś się tylko nie struł, bo cię zjem. Spoko. I... No i tyle. Okej. Okay. Jakoś tak ciemno jest, nie? Zastanawiają mnie te wrzeszczące gdzieś ptaki były, nie? Jeszcze. I ja to gdzieś pominąwszy, prawda? O kurde, przy takim wietrze to ja będę każdy szmer normalnie miała ciary od każdego szmeru, więc to będzie niemiłe. No ale jakby przejść na przykład tędy? No tam? Czy tam się da przejść tak po prostu? Ten dotu? Zobaczymy. O, przy takim wietrze. O, ale cię wychłodzi. Ty będziesz 5 sekund na hipotermię normalnie mi tu zdychał. Zobaczysz. Trzeba będzie iść między skałami. To może nas trochę to ochroni. Ja się po tych górach już kiedyś nałaziłam, ale nie było takich zadań wtedy. Żadnych. A rozpal teraz ognisko w takich warunkach, nie? No kurczę, nie ma tutaj przejścia po prostu, no nie ma, no. Może jeszcze kawałek dalej, ale to wszędzie jest... ...raziostronizna. Tu? Tam może jest jakieś przejście za... Nie, to jest też... Nie, to w ogóle nie można podejść, to jest za... ...wysoko. Spokojnie, nie... Dobra, tyłem będziemy schodzić. Aaa, mam patent na grę. Schodzenie tyłem. Nie stęka, że spada. Nie wiem, co jeszcze raz może pójść i tam jeszcze raz spróbować, naprawdę. Wydawało mi się, że no... Tam nie da się przejść. Ale... Okaże się, że się pewnie pomyliłam. Ojku, jejku, ale cię wychłodzi, ale cię wypiździ, że tak powiem. To trzeba by, bo wiesz co, założyć tę drugą kurtkę. Jak to się ubierało? Co? Będzie cieplej w ten sposób? Na wiatrówkę? Przestań, nie jest tak zimno. Wydaje ci się, musiałbyś w moim pokoju posiedzieć. To byś zamarł, chłopie. Nie żartuję przecież. A chyba lepiej, jak masz tą kurtkę wiatrówkę, nie? Warto ją chyba naprawić i nosić. Ona w sumie niedużo waży. Ją można nosić ze sobą. Pół kilo to nie jest jakoś dużo. Dobra, chwila. Mapa. No, cały czas tu. Tu jest ta jaskinia. No i tyle w temacie. Tędy? Dobra, spróbujmy. Jeszcze raz, może faktycznie pominęłam jakieś punkty, gdzie mogłam się spiąć. No Jezus, nie. Tylko się nie połam teraz, błagam.
No nie mów, że ja tędy mogłam przejść. No ja się pogryzę za chwilę. No patrz, mogłam to ominąć normalnie. Nie, ry. Ja jestem głupol. Brawo ja, normalnie brawo ja. A, przepraszamy, chwila przerwy na ogarnięcie kotów. Jak zwykle u mnie króliczki tam są. Spokojnie, facet. Żyjesz. Nic się nie dzieje. Nie wdychaj mi. O Jezu, jaki to jest hektar jeszcze. Już tak mi wieje, ale jesteś faktycznie wzmacnięty. Mam nadzieję, że to gdzieś będzie jakieś miejsce, żeby się schować i zagrzać. Ja pamiętam jakiś taki moment, że nie mogłam gdzieś dojść. Kiedyś, dawno, dawno tam. Chyba przy zaporze Cartera gdzieś tam. I tam był taki motyw, że on mi zamarzał, nie byłam w stanie dojść w pogodę. I w końcu trafiłam do... Udało mi się dojść do auta i nie wiem, czy to dalej działa, ale ja po prostu wzięłam lampę, włączyłam lampę i on się grzał lampą, żeby temperatura miała powyżej 0 stopni, żeby mógł zasnąć, żeby przespać, zagrzać się po prostu, bo ta gra była skonstruowana. Było to jakieś rozwiązanie z mojej strony, ale przyznam się szczerze, że nie wiem, czy to dalej działa, bo było to zmian w tej grze. Jezu, on nie zamarznie normalnie. Weź się ruszaj się szybciej, może się rozgrzejesz. Jak tam nie masz czucia, wydaje ci się. Trzymasz w ręce coś. Nie musisz mieć czucia. Jezu, on tam nie dojdzie. Nie damy rady tam dojść. O, jest auto. Błagam. Dojdę do tego auta. Może tu się jakoś zagrzejemy. Zobaczymy, czy to zadziała w ogóle. Otwórz. Pusto. No oczywiście pusto. Czemu miało być coś w środku? Dobra, zrobimy tak. Tu się będzie zagrzewał prawdopodobnie. Nic i nic. Kurde. Dobra. Ale temperatura spada, ale wolniej, ale strasznie wieje. Mogłam nie iść w taką pogodę, kurde. A na tył? Coś nie? Tu nic, nic. Czy odczuwalny minus jeden, więc premia do ciepła w łóżku to nie bardzo rozumiem, ale chwila. Coś zjemy. Energetycznego coś zjemy. To rację, to suszone mięso, to dam mu trochę ciepło, raczej nie, nie? Już lepiej, ale spróbujemy godzinkę przespać, może zobaczymy, czy go to rozgrzeje. Sprawdzam, bo po prostu ja nie... Nie grałam w taki sposób jeszcze w tej wersji gry, bo to kilka aktualizacji było. I co, jak? Rozgrzany? O, fajnie! Rozgrzałeś się trochę, super. Ciekawe, co się zmieniło dookoła. Widzę, że wiatr jest nadal. Czy możemy jeszcze się przespać? W aucie. Będzie ciemno, kurde. Nie, jest południe, przepraszam. No to możemy jeszcze się przespać. Godzinkę. Super, jesteś rozgrzany. Boże, no wie, auto to mi ratują życie po prostu czasem. No i byłam święcie przekonana, że coś kiedyś będzie w jakiejś. I chyba wszystkie auto obeszło i nie ma nic. Ale wieje, jery. Czy my mamy jakieś lepsze ciuchy? No i tu mamy to, ale wiesz co, możemy to może naprawić. Trochę się rozgrzejesz, na pewno, o. I naprawimy, będzie lepszej jakości, będzie lepiej grzało. Żeby nam to za dużo nie zajęło czasu, kurczę. Bo się muzyczka włączyła dosyć nieprzyjemna. Zwiastujące, że jej niedługo zdedzę. Prawda? No to wio. Już będzie lepiej ci? No to biegu się. Po to chyba auto jest, żeby tam mieć pauzy na rozgrzanie się. W takim miejscu auto? Tam jak wygląda, jakby krew była, nie? Nie? Tak tutaj, taka ściana jest bardziej taka fioletowawa. Dobra. Będziemy już się rozglądać. W sumie przy takim klimacie to ja nie wiem, czy w aucie jest ciepło. Bo zdarzało mi się zimą przy minus 23 siedzieć w aucie, które gdzieś tam się zepsuło w czasie jazdy na poboczu i naprawdę się przestaje czuć stópki. Gdzie jest secret stash? Co ty gadasz, fast? O, to jest... A, to. O, święto! O, święta! Święta! Warto tu było iść! Boże, warto tu było iść, prawie zamarznąć. Dobra, jeszcze tu. Wszystkie obejdziemy auta.
Świetnie. Czyli tak, co mamy? Mamy jakiś ciuszek, widziałam. Nowy. Nie tak. Nie tak, Boże, przepraszam. Tak. Nie tak, chcę zobaczyć ubrania po prostu. Nowa lekka kurtka, to to. Na przy... wodo... 2-3, nawet całkiem fajna. Czy to... Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Tu. To jest 1,7, 1,7,30. Tu będzie 0,9,2,7. Na wiatr jest bardziej odporna. Załóżmy na chwilę, zobaczymy. Jak się będziesz w tym czuł, a mogę założyć to, ale czekaj, bo tutaj 1,7. Ale jest cieplejsze, ale mniej... Dobra, załóżmy tak na cebulkę, zobaczymy. Super. No, ja się cieszę. Super. I teraz obejdziemy i zobaczymy, co tam jeszcze... Bo mamy flary... Czy coś takiego mamy? Moment, czy to jest flara, czy to jest... Ale wieje. Naładuj to. Przeładuj. Boże, ile to trwa! Człowieku! Ale to chyba nie będzie na razie, więc to schowaj. O! Święto. Ale naprawdę to była taka skrytka, że aż, nie? Tam coś leżało, wiedziałam. A, myślałam... Nie, to myślałam, że coś leżało. Ale wilki to też tu są. I słyszę... Cały czas słyszę jakieś stwory. Co? Otwórz co? Ale czemu nie mogę maski otwierać? Po co? Super. To tu nie było jeszcze. O, super. Będę znowu przeładowana na Ameno, nie? To mogę otworzyć bez wchodzenia, nie? Ale tego już nie. No co za skandal. Dobra, zjemy coś. Ale wiesz co jest problematyczne? To, że będziemy tutaj... No, o, zjemy sobie baton organetyczny, który jest przetrenowany bardzo. Ale nie powinno ci nic być, nie? Mam nadzieję. Chyba, że to będzie opóźniony zapłon. To czekaj, moment. Jak my przyszliśmy? Którędy? No tędy, nie? Czy nie? No nie, tamtędy, dobra. Ale po co ta maska? Nie kumam. Ale spoko. Skanina się przyda. Nic. Czemu te wilki tak wyją w ogóle, żeby mnie nastraszyć, nie? Baton. Buty, baton, w ogóle super. Podobało mi się. Mhm. Co? Nie jesteś pewien? Jesteś bardzo pewien. Ja jestem pewna. Nie musisz być pewny, że uniesiesz. Ja jestem pewna, że uniesiesz. To nam wystarczy. Uwierz mi. No i teraz tędy. No. 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 No nie mogło się zrobić tam kroka, no wiesz co. Teraz tak, jesteśmy tu. Tędy wrócimy? No tak. Chyba, że tam będzie zablokowane, to wtedy się popłaczę. Przestało wiać, nie? No po co to było? Ja mówię, byłam przekonana, że kiedyś będzie na jakiś przyczepiony kluczyk do tych schowków. No i ząk, nie ma. To gdzie są, gdzie one są w ogóle, te kluczyki do tych schowków? Bo mam chyba dwa tylko otworzyłam. Tam jeszcze chyba dwa są do otwarcia, albo jeden. Dobra, teraz tak. Czy tędy mamy jakąś drogę, jakąkolwiek? Czy to jest po prostu zawalony tam do końca? I tyle, co? Chyba jest zawalone i to jest dead end. Dobra. No, a ja wiem, że jesteś przeładowany, ale... Mogę na przykład ci ją... O Jezu, taką starą puszkę, to nie wiem, czy ja bym chciała. Można to zagotować?
Boże, ja chcę pić. Tam była jakaś puszka. O, to. Bo to cię napoi, nakarmi i będziesz mieć lżej. No nie dużo lżej, ale widzisz, zobacz, jak ci szybko idzie teraz. Teraz pytanie ma jest takie, czy jak pójdę tędy? No tak. No to nie możesz kroka zrobić. No w sumie mając na plecach 35 kilo, chyba nie mogę się dziwić, że on nie może... nie mogę się dziwić, że on mając na plecach 35 kilo, nie jest zbyt chętny do skakania. Jeżeli ja teraz idę jakąś błędną dróżką, to będzie mi też smutno i przykro. Jeżeli ja tędy przejdę i tu wyjdę, to ja mam jeszcze hektar tutaj. I nie wiem, czy my damy radę dojść przed nocą, po pierwsze. Po drugie, czy my damy radę nie zamarznąć po drodze. No tutaj jest tak w miarę spokojnie, nie wieje po bokach. Ochłania nas naturalna przeszkoda, ale... Jeżeli ja to będę musiała... O Jezu, ja chyba będę kręcić w kółko, prawda? Chyba, że... Może tu? No jasne, chciałabym, jak sobie narysuję. O kurde, chyba zmaściłam teraz strasznie. Gdzie ja wlezę? O nie! Aha. Czy to jest naturalna... jaskinia. To jest jaskinia. I jeżeli... O, super. Marzyłam. Marzyłam. Czy tu mogą być wilki? Gdzie ja wlazłam? Tu jest jaskinia. Super. No to... ja widzę w miarę dobrze. Co to? Gałąź. Nic, nie chcę niż... Dawaj, nie chcę gałęzi. Czy to jest jakiś skrót? Będę sobie patyczek. No, spokojnie. Ciekawe, czy możemy tu zanocować, czy możemy gdzieś wyjść tędy skądś. Taka wielka. Dobra, robimy tak. Potrzebuję trochę światła, niestety. No nie, ale nie, ale tak, o. Co to? Węgiel. Super. Marzyłam. Świetnie, gdzie my dojdziemy? Idziemy... Gdzie my właściwie idziemy teraz? O kurde! A tu wilce albo niedźwiedź, jeszcze lepiej, nie? Nie no, spoko. O! O! Pochodnia. A w sumie no dobra, skaś na chwilę. No szkoda. Pochodnia ci przyda bardziej. Puszka niepotrzebna, patyk niepotrzebny. Ale możemy pochodnię sobie zapalić. Super! Fajnie! Mamy jakieś znajdźki. Super. Kuskwinie, szukaj plecak. Paliwo, tkanina. O, super, ale nie wiem jak ty wrócisz. Zagubiona w burzy. Wyszłam razem z pozostałymi, ale burza się rozszalała, a ja nie mogłam nadążyć. Kilka osób zawróciło. Chcieli dotrzeć do starego kościoła i tam przeczekać. Szłam dalej, ale chyba gdzieś źle skręciłam. Rano cofnę się po swoich śladach i może uda mi się znaleźć szlak. List podpisany imieniem Alice. Ale wiesz, jak wieje, to już nie masz swoich śladów, nie? Wiesz o tym. Jak wieje, wiatr zawiewa ślady i to już nie znajdziesz drogi z powrotem po śladach. Wiem, sprawdziłam w tej grze. Też próbowałam. Ale biało i napadało i już nie było moich śladów. Czy to jest wszystko, co miałam znaleźć? Aha. No dobrze, to w takim razie tutaj skończymy ten odcinek, bo nie wiem jaki jest długi, chyba jest długi i jest pełen błądzenia, więc wymaga montażu porządnego. I sobie może tu zanocujemy nawet, chociaż nie, teoretycznie patrząc na światło jakie tu jest, to chyba jest jeszcze widno. Więc tu skończymy po prostu ten odcinek i następnym spróbujemy wrócić do mateczki i będziemy fabułę kontynuować dalej, bo już zadania wszystkie są zrobione, poboczne. Więc to tyle w tym odcinku. Do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa!